Każda osoba z cukrzycą może się czasem zgubić w prowadzeniu swojej choroby. Dzisiaj powiem Wam, jaki jest mój plan na powrót na właściwe tory. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zamów już dziś e-book Cukrzyca typu pierwszego, jak dobrze zacząć żyć z chorobą. Szczegóły znajdziesz w opisie pod tym filmem oraz na stronie cukrzycatypu1.pl. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodzę. Każdy z nas, diabetyków, może się czasem pogubić w swoim leczeniu. Możemy choćby stracić motywację, możemy się zbuntować przeciwko chorobie, możemy też zapomnieć niektóre rzeczy, no i popełniać błędy. Wszystko to niestety sprowadza się do jednego. Tracimy kontrolę nad cukrzycą. A to z kolei może skutkować ciągłą frustracją, gorszym samopoczuciem, no i źle wpływa na przyjemniejsze aspekty naszego życia. Specjalnie nie chcę tutaj mówić o przewlekłych powikłaniach, no bo one wystąpią później, no i niewielu z nas myśli o nich realnie. Ja chcę dzisiaj mówić o tym, co jest tu i teraz. A takie rzeczy jak frustracja potrafią pojawić się często już po kilku dniach zaniedbania. Dzisiaj mam dla Was pewien plan na to, jak wrócić na odpowiednie tory, obojętnie na jaki typ cukrzycy chorujecie, no bo chodzi tutaj właściwie o to samo – wyrównanie naszej glikemii. Jeżeli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. No i co? Zaczynamy! Przede wszystkim musimy zgodzić się, że mamy do czynienia z dużym i bardzo złożonym problemem, no a żeby ogarnąć duży problem, najlepiej podzielić go na mniejsze plasterki. Na tym opiera się mój plan. Pierwszy punkt planu. Robimy porządek. W pierwszej kolejności powinniście poprawić wszystkie drobne elementy związane z cukrzycą. Nic nie potrafi tak utrudniać prowadzenia terapii, jak takie drobne, wkurzające elementy. Już Wam tłumaczę, o co mi chodzi. Przykładowo, jeżeli jesteście na penach, to zadbajcie o to, żebyście zawsze mieli zapas insuliny bazowej i doposiłkowej. Zadbajcie o to, żebyście mieli odpowiedni zapas igieł i zmieniajcie je częściej albo po każdym użyciu. Nie do końca drożna igła może być przyczyną niepodania się pełnej dawki insuliny albo zwyczajnie może powodować ból, a jak wiecie, to zniechęca do wszystkiego. Prowadźmy notatki, zapisujmy dawki insuliny, ilość wymienników, godziny pomiarów i posiłków. Wszystko po to, żebyśmy mieli do czego wracać i nad czym pracować. Oczywiście możecie korzystać z wygodnych aplikacji mobilnych, jak choćby MySugar czy Diablis. A jeśli jesteśmy na pompie insulinowej, zadbajmy o zapas wkłuć i zbiorniczków. Zmieniajmy je regularnie, zapisujmy, kiedy to robiliśmy. Polecam wrzucanie tego w kalendarz w telefonie. Przestrzegajmy zasad rotacji miejsc zakładania wkłuć. Pamiętajmy, że zmiany na skórze mogą powodować gorsze wchłanianie insuliny. Dla typu drugiego cukrzycy. Pamiętajmy o przyjmowaniu lekarstw, prowadźmy dzienniczki samokontroli. Nie zapominajmy o kontroli poziomu cukru zgodnie z zaleceniami. Oraz dla wszystkich diabetyków. Miejmy zapas pasków do glukometru, zapas lancetów, które również zmieniamy regularnie, oraz miejmy zapas produktów do podniesienia poziomu cukru. No i teraz, po co właściwie jest ten punkt? Po to, żebyście sami sobie ułatwili i zachęcili się do dbania o siebie i poziom cukru. Robimy to po to, żeby mieć wszystkie narzędzia do dalszej pracy. Oczywiście tych punktów każdy wypisze sobie dużo więcej, no bo każdy z nas jest inny. Jednak sami powiedzcie, że łatwiej gotuje się w kuchni, kiedy jest posprzątana, albo łatwiej siada się do pracy, jak mamy ogarnięty bajzel na biurku, no nie? Z cukrzycą uważam, że jest bardzo podobnie. Ja sam, kiedy pogubię się trochę w terapii, zaczynam od takich drobnych spraw. Zapisuję termin zmiany wkłucia, sprawdzam, czy nie warto zmienić bazy w pompie, pilniej przyglądam się swojej diecie albo sprawdzam, czy nie potrzebuję zgłosić się po receptę na coś. Drugi punkt planu – znalezienie błędów. W drugiej kolejności powinniśmy zastanowić się, czy nie mamy braków albo błędów w podstawowej wiedzy. Tutaj mam na myśli m.in. liczenie wymienników. Możemy na przykład, licząc wymienniki na podstawie etykiety produktu, niepotrzebnie odejmować błonnik od ilości węglowodanów albo nie odejmujemy go, obliczając dawkę insuliny, na przykład na owoce.
Albo też możemy posługiwać się błędnymi skrótami. Dajmy na to, zapamiętaliśmy błędnie, że ugotowany worek ryżu to 4 wymienniki węglowodanowe, no i liczymy z uporem maniaka 4 WW na worek ryżu i jak na złość zawsze mamy za wysoki cukier. W skrótach oczywiście nie ma nic złego, no ale warto, żeby były one prawidłowe, a nie żeby nam coś utrudniały. Albo sprawa dotycząca insulinoterapii, czyli po prostu jakiś błąd w liczeniu dawki insuliny. Słuchajcie, jakiś czas temu odezwała się do mnie osoba z prośbą o rzucenie okiem na jej dzienniczek samokontroli, żebym sprawdził, czy może robi coś źle. No i jak się okazało, osoba ta, mimo dość długiego stażu z chorobą, jakoś tak zapomniała, że dawka do posiłku składa się między innymi z dawki korekcyjnej. Kardynalny błąd, no ale zdarza się. Tutaj również można wymieniać tak naprawdę w nieskończoność. W zależności od typu cukrzycy i rodzaju terapii, można zapomnieć o masie różnych drobiazgów, które mogą zaburzyć nasze wyrównanie. W tym punkcie po prostu musicie zadać sobie pytanie, czy ja to i tamto robię dobrze, czy na pewno powinno się tak robić? Aby odświeżyć sobie podstawową wiedzę, warto zajrzeć do materiałów, które dostaliście od lekarza czy w szpitalu, albo sięgnąć po filmy o cukrzycy, tutaj polecam naturalnie moje, bo jest ich na kanale już ponad 200, albo jakąś książkę. Jeżeli chorujecie na cukrzycę typu pierwszego, to polecam Wam swoją własną książkę, bo jest bardzo dobrym i kompletnym poradnikiem, ale sam posiadam i mogę polecić Wam na przykład tę książkę. Jest ona jak dla mnie trochę oderwana od takiej praktycznej rzeczywistości, no i niektóre tematy są wyjaśnione tak, że czasem sam nie umiem ich zrozumieć, niemniej jednak polecam. Linki zarówno do mojej książki, jak i do tej znajdziecie w opisie pod tym filmem. Trzeci punkt planu. Wprowadzamy zmiany. Kiedy mamy już zrobiony wokół siebie i cukrzycy porządek oraz udało nam się namierzyć błędy, wprowadzamy zmiany i robimy to od razu. Polecam Wam rozłożyć sobie to zadanie na takie drobniejsze elementy. W zależności od tego, jak jesteście leczeni, możecie mieć na to trochę inne pomysły. Ja proponuję Wam swój, dość już klasyczny podział na dietę, insulinoterapię oraz aktywność fizyczną. W każdej z tych kategorii staramy się znaleźć problemy i je rozwiązać. Przykładowe problemy z dietą. Przypominamy sobie, że błonnik obniża indeks glikemiczny posiłków, no i zauważamy, że jemy go bardzo mało. Rozwiązanie? Szukamy produktów bogatych w błonnik i włączamy je na stałe do naszej diety. Mamy problem ze zbyt szybkim wzrostem glikemii po zjedzeniu, dajmy na to, kaszy jaglanej. Sprawdzamy, że ma ona dość wysoki indeks glikemiczny. Rozwiązanie? Uczymy się gotować kaszę tak, żeby miała niższy indeks. Przykładowy problem z aktywnością fizyczną. Tutaj mogę wymienić swój problem. Jako że ja mam dość niskie dawki insuliny bazowej, no to muszę pamiętać o tym, żeby stale uwrażliwiać swój organizm na insulinę, czyli uprawiać regularnie jakąś aktywność fizyczną. Pamiętać o długich, szybkich spacerach, pamiętać, że czasem można pójść pieszo po zakupy, wejść schodami, a nie wjechać windą. Pomożemy w ten sposób insulinie działać wydajniej. Przykładowe problemy z insulinoterapią. Jeśli jesteśmy na pompie i ewidentnie mamy problem z dawką podstawową, czyli cukier mamy albo za niski, albo za wysoki rano, albo między posiłkami, to rozwiązanie jest takie, że wykonujemy test bazy. Jeśli chcecie, żebym nagrał film na ten temat, to mogę to zrobić, ale dajcie znać. Innym problemem z insulinoterapią jest ten, o którym mówiłem już wcześniej, czyli niepodawanie dawki insuliny korekcyjnej w dawce insuliny do posiłku. Rozwiązanie? Wrócić do podstaw edukacji. Nie ma zmiłuj. Jeśli mamy taki problem, to nawet sugerowałbym zainteresowanie się reedukacją na oddziale diabetologii. No albo zainteresowanie się na przykład moim e-bookiem, bo mówię w nim m.in. o tym. Czwarty punkt planu – trzymanie się postanowień. Nasz skomplikowany plan nie przyniesie żadnych skutków, jeżeli wprowadzone zmiany zostaną wprowadzone tylko na chwilę. Często tak oczywiście jest, że bierzemy się za siebie pod wpływem chwili, bo na przykład zobaczyliśmy, że po raz piąty w tym tygodniu nasz cukier naczczo znacznie przekracza normę. Nie ma w tym nic złego. Jednak ważne jest to, aby swoich postanowień i wprowadzonych zmian
trzymać się przez cały czas i regularnie, na przykład raz w miesiącu, sprawdzać, czy wszystko u nas gra. Pamiętajcie, że większe zmiany w Waszej terapii, jak choćby przeliczniki na posiłek, zmiany w bazie czy w dawkowaniu leków doustnych, zostawiamy naszemu lekarzowi, który nas prowadzi. Jednak, jak wiecie, na dawkowaniu leków cukrzyca się niestety nie kończy. Sami w domu możemy naprawdę wiele usprawnić, jednak najlepiej zrobić to zgodnie z jakimś planem. I jeszcze na koniec posłużę się taką małą metaforą, która gdzieś mi tam chodziła po głowie od jakiegoś czasu i myślę, że do tego filmu idealnie pasuje jako właśnie takie podsumowanie. I powiem Wam, że cukrzyca jest jak szafka z ubraniami. Robi się w niej czasami bałagan. Niekiedy mamy takie postanowienie, że dzisiaj poukładamy w niej wszystko od zera i postanawiamy, że od dzisiaj będziemy układać ubrania staranniej po to, żeby jak najdłużej utrzymać zrobiony w szafie porządek. Tylko że oczywiście w cukrzycy chodzi o coś więcej. O naszą przyszłość i dłuższe życie. Tak jak możemy sobie śmiało pozwolić na bajzel w szafie, tak w cukrzycy nie polecam. Na dzisiaj ode mnie, moi drodzy, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam choć trochę stworzyć swój własny plan ogarnięcia swojego cukru. Życzę Wam powodzenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Dobrych cukrów. Cześć.